Witam bardzo serdecznie wszystkich moich widzów oraz wszystkich, którzy się tu znaleźli w sposoby bliżej mi nieznane. Oto jest kolejny niesamowity, fascynujący i 50 innych pozytywnych przymiotników film z przygód supermięsnego chłopca, który skacze nad piłami łańcuchowymi, które na te piłami tarczowymi, które latają sobie w miejscach, w których nawet nie powinno być. W miejscach tak niesamowitych, ciekawych, interesujących jak las, jak szpital, jak fabryka soli oraz jak na przykład piekło, którego nie udało mi się przejść poprzednim razem. Od tamtego czasu w ogóle w to nie grałem. Kacytankę sobie pozwolę ominąć. Może to teraz wyglądać trochę inaczej niż poprzednim razem, albowiem porobiłem trochę dziwne rzeczy z rozdzielczością i w ogóle teraz to mam odpalone w oknie. Dlatego, że to miało problem ze spadkami FPS-ów i chciałem tego uniknąć. Co, na czym ja skończyłem? Ritzkets. Oczywiście biorę mi dwoja. Jak tu się sterowało? O nie, to jest ten level. Dlaczego? Dlaczego ten? A dobra, nie jest... Jest źle. Już pamiętam, jak to trzeba było przejść i... Ja mówię, nie gram od tamtego czasu... Odzwyczaiłem się w ogóle od sterowania w tym. Albowiem przyznać muszę, że Meat Boy ma dosyć specyficzne sterowanie. I o. Dobra, jest dobrze. I dla każdej osoby, która by mi próbowała rekomendować granie na żydowskim narzędziu podludzkiej propagandy, jakim jest pad od konsoli, rekomenduję tej osobie pójście i zrobienie czegoś kreatywnego, na przykład, nie wiem, popatrzymy sobie, jak farba na ścianie się schnie czy coś, bo ja nie lubię grać na padach, nie potrafię grać na padach i zapewniam was, że na padzie gram w to jeszcze gorzej niż na klawiaturze. I oczywiście, że pobiegłem za szybko. Kosztem tego, że ja mam tego trochę gorszą jakość, nie ma żadnych dziwnych spadków FPS-ów i jak do tej pory nie zdarzyła mi się żadna dziwna rzecz, że Meatboy sobie wyskoczył przez ścianę. Próbowałem ostatnio nagrać trzeci chapter Bendiego, bo tak wiem już dawno, że wyszedł, tylko że problem jest taki, że jak próbuję włączyć tam 32-bitową wersję, to mi się crashuje. I właśnie tam, znaczy, crashuje mi się, jak próbuję ten chapter trzeci odpalić, bo w menu to jeszcze działa. I właśnie... Tam wypowiedziałem z 50 niesamowitych przymiotników, jaki ten odcinek nie jest. I teraz tutaj mi się zabrakło właśnie, dlatego tak przerwałem ten wstęp. To, żeby tak nie pierdolić cały czas, co próbowałem zrobić, a czego nie zrobiłem, może napomknę o paru smutnych rzeczach, jakie mi się przydarzyły, mianowicie... Pamięta ktoś, co kiedyś zapowiadałem tą mapę roguelike do Minecrafta, której demo ciągle jest na pęd Minecraft, to Deep End Dungeon? No cóż. Nadal to robię. Dobra, udało się. Jestem już bliżej końca niż dalej. O nie, to jest ten level. Ale ja się spociłem przy przechodzeniu tego poprzednim razem. A dobra, tutaj muszę po prostu zbiec bez skoku, to już pamiętam. Więc... Zbiec bez skoku, ale ze sprintem. Dokładnie. Tak.
tam mogłem się po prostu ześliznąć na ścianie. O dobra, udało się. No, cały czas to robię i uwaga, uwaga. Udało mi się wczoraj na testach. Po wielu, wielu próbach udało mi się pokonać przedostatniego bossa. Bo ostatniego jeszcze nie ma. Znaczy, dzisiaj właściwie narysowałem mu teksturę. Jestem z niej całkiem dumny. Pierwszy. Czy wy widzieliście, co on właśnie odpierdolił? Znowu zaczyna się gliczowanie przez ściany Meat Boy, tak? Muszę sobie przypomnieć, jaki był ten safe spot tam. Tak. Tutaj? Dobra, już mniej więcej kojarzę. Cóż. To nadal robię, zatem spokojnie, nie martwcie się. FNIL 3, jeśli to ktoś pamięta, to jest anulowane. To już nawet tam na fanpage'u dawałem. Pamiętam nawet screen z Discorda, gdzie wyjaśniałem znajomemu całe lore, które tam miało być, a którego nigdy nie będzie. Bo z tym to już po prostu nie chciało mi się tego robić, nie miałem siły. Jeszcze dodatkowo ja to robiłem dawno temu i od tego czasu poznałem o wiele lepsze i efektywniejsze techniki robienia map doming klocka, kurwa jebany klocek. Klocek, kulka właściwie. Więc nie byłbym w stanie raczej... O! Kurwa, za wolno. Nie byłbym w zgodzie sam ze sobą, gdybym miał to dokańczać na starych mechanizmach, a z drugiej strony robienie tego w całości na nowych też raczej nie wchodziło w grę. Plus dodatkowo na to raczej nikt nie czekał i... No. A na Deep in Dungeon parę osób przynajmniej czeka. Co tam jeszcze z tymi minecraftowymi mapami robię, to... niedawno zacząłem... O! Kurwa, prawie zagapiłem się. To jest w fazie najwcześniejszych beta testów, balansowania i przede wszystkim budowania wielu rzeczy. To może moi najstarsi widzowie mają prawo pamiętać. Jak kiedyś zrobiłem taką mapę pseudo-moba Team PvP, kurewsko niezbalansowaną, bo to jeszcze było bardzo dawno temu, to jeszcze na 1.8 było. Jakoś tak z półtora roku mniej więcej, czy coś takiego. Półtora roku temu. I niedawno postanowiłem, że hej, teraz umiem robić wiele rzeczy o wiele lepiej. To czemu by nie spróbować tego zrobić jeszcze raz? No i się zabrałem, jak na razie mam mapę, mam 8 postaci. Mam niektóre mechaniki, takie jak na przykład regeneracja HP, jak kryształy, które trzeba rozjebać, żeby wygrać. Tylko problem jest następujący. Jak na razie do tej pory nie udało mi się ani razu zebrać więcej niż 4 osób łącznie ze mną, żeby w to zagrać. A gra 2x2 jest... No jest. Tak z 3x3, 4x4, to podejrzewam, żeby było optymalnie, bo jakim chujem to mnie trafiło? Kurwa macie. A już chciałem mówić, że Meat Boy nie jest jak Dark Souls, który opiera swoją tą legendarną trudność na zbugowanych hitboxach. Tak kurwa dokładnie jest. Zagrałem w te... Chodź, fuj, udało się. Dobra, teraz tu pamiętam, że... Czy to coś widać? Bo jak odpaliłem na oknie, to mi się takie coś pojawiło zamiast myszki. Pamiętam, że muszę się tutaj zatrzymać.
jak to będzie leciało, skoczyć nad tym. Co ja to mówiłem? A tak. Zagrałem w to zajebany Dark Souls. I mogę powiedzieć, z czystym sumieniem, że ta gra nie jest trudna. Ona ma po prostu tak spierdolone hitboxy, że jest niegrywalna. Nie mam pojęcia, jakim cudem ludzie w to grają i jakim cudem im się to podoba. Ale kurwa, gra, w której jakiś jebany boss bije mnie plecami, nawet nie mając fizycznie prawa zbliżenia się do mnie. Coś się właśnie odjebało, bo nie zauważyłem. Zbliżenia się do mnie. No, ej kurwa, halo, czemu nie skoczyłeś, chuju? Nie ma prawa zbliżenia się do mnie, już to mówię trzeci raz. Jest w stanie mnie zajebać. Plus! O, udało się. Każdy, praktycznie dosłownie każdy kurwa jak... Co tu się właśnie odpierdoliło?! Dosłownie każdy jego atak mnie powala, a zanim zdążę wstać, oberwę z pięciu kurwa kolejnych. Zatem nie dziękuję i jebać taką trudność. O, udało mi się nawet... Fuck, fuck, nie! O, tak też można? O, jakoś mi się udało. O, to jest ten poziom, gdzie wchodzą portale. Nowa mechanika. Mówiłem już jak... Dobra, nie chce mi się tego, szczerze mówiąc, robić. W sensie zdobywa tego bandaża. Dobra. Co tu się właśnie odjebało? Aha, okej. Dobra, nie wnikam. A ja myślałem, że to Daraxus ma jakieś niedojebane problemy z kolizjami. Co tu się odjebało tym razem? To ja nie mam pojęcia. O wiele bardziej od Dark Souls wolę grę zwącą się Salt and Sanctuary, którą można nawet zresztą wstawiłem walki z bossami z tego. Salt and Sanctuary można opisać pokrótce jako niby Dark Souls 2D, ale tak nie do końca. Bo wiele rzeczy robi lepiej od Dark Souls. Ale o tym to już może jak... ponieważ mam również... plan z tego nagrać. To w ten temat może się już zagłębię jak... zacznę serię Salt and Sanctuary. A póki co mam tą grę do wkurwiania się. Ej, please meet boy, nie rób mi tego samego co tamto gówno, co? Muszę przejść tą grę dla zachowania własnego honoru. Ja zmarnowałem całe dzieciństwo siedząc sobie na wyspie gier i grając w platformówki. A kurwa, ktoś pamięta wyspę gier? To istnieje jeszcze... Kurwa mać w ogóle? Ej, aż jak skończę to nagrywać, to pójdę i sprawdzę, czy wyspa gier jeszcze istnieje.
A więc, jak mowa o trudnych platformówkach, to pewnie ostatnio każdemu do głowy przychodzi... Chwila, sformułowałem zdanie. Jak mowa o trudnych platformówkach, to pewnie ostatnimi czasy każdy ma na myśli grę nazywającą się Cuphead. Widziałem z tego gameplaye. Zatem mam mniej więcej wizualizację, jak trudny to jest. I rozważam kupienie tego kiedyś, jak będzie w jakiejś promocji i może nawet nagrania z tego. Dobra, dobra. Było skakać. I właśnie, jeden temat związany z Cupheadem, na który niedawno gadałem z moim znajomym. Mianowicie, że tą grę może niestety czekać smutny los. Znaczy w sumie nie do końca samą grę, ale... bo jakby to ująć... nie trzeba być jakimś, nie wiem kim, żeby zauważyć prostą rzecz. Cuphead to bardzo dobra gra. I pod względem wizualnym, i pod względem wykonania, mechanik, takich tam rzeczy... W ogóle, kurwa, wizualnie ta gra jest zajebista. I muzyka z Cupheada, nigdy nie byłem fanem jazzu, ale to jest po prostu... Zatem, ta gra jest dobra. Lecz niestety... Co się może stać z dobrą grą? No pomyślmy. Undertale było, chociaż niektórzy się z tym nie zgadzali, ja też się z tym nie do końca zgadzam, dobrą grą. Zresztą, nawet gra nie musi być dobra, ale gry dobre mają to do siebie, że łatwiej im przychodzi. Mianowicie co przychodzi? Popularność. Co tu się przepraszam, odpierdoliło, bo teraz, bo tego to już w ogóle nie rozumiem, gdzie są na tym pierdolnym głównie i o tak z dupy sobie kurwa umarł. Co ten pierdolny kartoflu granat jakiegoś ojebałeś i właśnie w tym momencie postanowił wybuchnąć i cię rozpierdolić na tomy? Już mi lepiej? So. Cuphead jest dobrą grą. Dobrej grze bardzo przyjdzie popularność, żeby nawet zbyt duża popularność, bo popularny to już jest. Natomiast gry takie jak Minecraft, Undertale, FNAF czy bla bla bla, czy tym podobne? Ej no przepraszam, co tu się odkurwia? Dostały popularności za dużo. Grę, mem, kreskówkę, film czy coś takiego można zabić na dwa sposoby. Nie mówiąc o tym w ogóle, albo mówiąc o tym za dużo. I w ten sposób właśnie zgnojono wiele gier, bo po prostu stały się zbyt popularne. Prawie. Dokończę ten wątek, jak nie przyjdę do tego levelu, to pierdolę to F9. Dziękuję, do widzenia, papa, dzięki za obejrzenie. Były zbyt popularne. I co się dzieje, jak gra się staje zbyt popularna? Oczywiście stwarza się wokół tego ogromna fanbaza. Zaczyna się tym interesować wiele osób. Między innymi youtubery. Wielkie... Dobra, teraz to akurat już widziałem, że spadł. Wielkie youtubery, których ogląda dużo dzieciarni, która no... No dzieciarnia. Czy naprawdę muszę jeszcze coś mówić? I wtedy ta dzieciarnia również nie rozumie, że mówiąc o grze za dużo nie pomoże jej. Co tu się właśnie odpierdoliło, bo ja nie rozumiem. I właśnie coś takiego... Takie coś się wydarzyło przy grach takich jak Minecraft, jak Undertale,
jak FNEF, jak... No, czemu on umarł? Czemu on umiera w tamtym miejscu? Dobra, teraz już widziałem, czemu umarł, bo się zaskoczyłem. Ja pierdolę. Przyczepia się dzieciarnia, gra się staje coraz... gra czy cokolwiek staje się tak popularne, że w końcu jest tak popularne, że staje się aż mainstreamowe. Co to kurwa było? Ej, pierwszy raz on się... Pierwszy raz mi się zdarzyło, że zgliczował się przez ściany i przy tym nie umarłem. Coś staje się zbyt... Coś staje się zbyt popularne? No kurwa, o co tu chodzi? Coś staje się zbyt popularne? No i wtedy tak zwana elita, Dank Ludziki, 4chan, czy jakby się tam kurwa chciał zwać. Dobra, z tym 4chanem to może już trochę przesadziłem, ale to był taki śmieszny żart, hehe. To w każdym razie ludzie, którzy się mają za lepszych, bo nie lecą ślepo za tym, co jest popularne. Zaczynają po czymś jechać. Nawet mimo tego, że prawdopodobnie sami w to przedtem grali, czy tam oglądali, jak mówią jakiś kurde... Czemu powiedziałem kurde zamiast kurwa? Co się ze mną stało? Halo? Nawet jak coś... lubili przedtem, zanim... No kurwa, co tu się dzieje? Powrót do mapy, tak, chcę powrócić do mapy. To jest to, tak? Ten level. O nie, już nie jest wszystko tak ładnie zamalowane mięskiem. No i... Jebę ten poziom, idę kolejny. No i tacy ludzi... No i takie ludziki, które się uważają za jakichś fajniejszych. Dobra. To będzie wymagało precyzji. Ludziki, którzy się uważają za fajniejszych, bo nie lecą za mainstreamem, zaczynają po takiej rzeczy jechać. Zazwyczaj nawet nie dlatego, że im się to jakoś... Że im się to jakoś naprawdę nie podoba, tylko po prostu dlatego, że jedźmy po czymś tylko dlatego, że jest popularne. Następnie... inne ludziki, które myślą, że będą w ten sposób, kurwa, fajniejsi. Super, teraz nie wykrywa, kolizji z portalem. Którzy myślą, że będą w ten sposób fajniejsi. Również zaczynają po dane rzeczy jechać. Często nawet nie wiedząc właściwie dlaczego, ale ej, to jest fajne, to tamci to robili, to jest na pewno zajebiste, to jak też będę po czymś jechał, to będę fajny. Dobra, udało. O nie, teraz będzie najgorsze. Kurwa, prawie. To chyba będę musiał... z rozpędu zrobić. No, ludziki z mainstreamu wtedy też zaczynają po tym czymś jechać. Tak bardzo, że nawet jeżdżenie po danej rzeczy staje się mainstreamowe. Już każdy po prostu zaczyna nawet jeżdżeniem po czymś żygać. I potem po jakimś czasie... Można pierdoliła! Po jakimś czasie cały temat... Zajebiście. Zajebiście. Zajebiście, po jakimś czasie cały temat ucicha. I ludzie, którzy to daną rzecz lubili, zostają sobie na swoich grupkach, forach, serwerach Discord ostatnimi czasy, jak to się stało, też
Discord w ogóle rzekomo z tego co słyszałem jest, podobno istnieje od 2013, no tak trochę mi się nie wydaje, ja o tym słyszałem pierwszy raz w 2015 albo 16. No. I ludzie... A może by tak spróbować odbić się od... tamtej ściany? Tylko czy to mi się... Tylko to, czy to jest możliwe? W każdym razie, ludzikowie, którzy się poznali na lubieniu czegoś... Raczej ich relacja zostaje, bo... czemu to zaraz powiem? Ich relacje zostają. Natomiast ludzie, którzy się poznali na jeżdżeniu po czymś, oni po jakimś czasie sobie odpuszczą, bo im się to już po prostu znudzi, albo nie będą mieli po czym się jeździć. Ponieważ relacje utworzone na pozytywnych emocjach do czegoś są w stanie przetrwać. Relacje zbudowane na wspólnej nienawiści niezbyt. I to jest cykl... To jest cykl życia wielu rzeczy. To jest cykl życia memów, to jest cykl życia fandomów, to jest cykl życia gier. Tak właśnie było z Minecraftem, było z Undertale, było z Bendim, było z FNF-em, było z pierdolionym innych rzeczy. Uda mi się? Niżej. Odrobinę niżej. A to wszystko przez zbytnią popularność. O, jeszcze z fidget spinnerami tak było. I właśnie cała ta dyskusja zaczęła się od wspomnienia o Cupheadzie. W sumie nie muszę wskakiwać ten portal, mogę od razu stamtąd skoczyć. A, zapomniałem, że skoczę i tu się muszę rozpędzić. Nie wiem, czemu teraz stracił rozpęd, ale... całą tą dyskusję rozpocząłem od wspomnienia o Cupheadzie. Dlaczego? Dlatego, że obawiam się, że z Cupheadem właśnie też będzie tak samo. O, typa, akurat mi się udało. I teraz to będzie... Tak. Udało mi się. Dobra. Fak. Dobra, to pamiętam mniej więcej jak przejść i to nie jest aż takie złe. Że tu jeszcze jest klucz i teraz muszę wrócić, tak? Dobra, udało mi się. Dobra, myślę, że ten film już trochę ma, więc... Więc w sumie... Można by zacząć go kończyć, tylko... Ups. Więc w sumie można by... Już spróbować zacząć go kończyć, tylko jeszcze spróbuję pewnie ten poziom dużo razy. Czekaj, ja mam pomysł, czy tego nie można przypadkiem... Zrobić jakoś... Dobra, udało się. Dobra, nie udało się. Dobra, no bez to ten film ma już jakieś pewnie pół godziny, zatem ja mówię papa, dziękuję bardzo za wysłuchanie mojego pierdolenia, zachęcam do zasubskrybowania, jeśli komuś podobało się moje pierdolenie i chcę go usłyszeć więcej. Właściwie to, żeby usłyszeć go więcej, to nie trzeba mi subskrybować, ale jeżeli subskrybujesz, to wtedy nie będziesz musiał sprawdzać mojego kanału ręcznie, że nie wstawiłem przypadkiem nowego filmu z pierdoleniem, zatem... Ty nic nie stracisz, ja zyskam cyferkę w statystykach i będzie fajnie, zatem jak chcesz to sobie zasubskrybuj, nie chcesz to tego nie rób. I to by było chyba na tyle, pa.